Minister zdrowia wprowadza pełnomocnika do Szpitala Południowego w Warszawie. Ma on rozwiązać problem z kadrą medyczną i zapewnić więcej dostępnych łóżek dla pacjentów. Na Mazowszu ponad 4 tysiące pacjentów wymaga obecnie hospitalizacji po zakażeniu koronawirusem. Liczba osób, które potrzebują takiej pomocy, każdego dnia rośnie o około 100. Dodatkowe łóżka dla pacjentów miał zapewnić Szpital Południowy, który powstał w Warszawie. To jeden ze szpitali tymczasowych. Ponad 80 milionów złotych z budżetu państwa zostało skierowane w sumie do tego szpitala na jego szybsze ukończenie i na przygotowanie tam właśnie 300 miejsc dla pacjentów z COVID-em, w tym 80 miejsc respiratorowych. Szpital został otwarty w połowie lutego. Pojawił się problem z kadrą medyczną, na który zwraca uwagę warszawski ratusz. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekonuje, że w myśl umowy, jaką miasto zawarło z wojewodą, to właśnie szpital jest zobowiązany, by pozyskać kadrę do opieki nad pacjentami. Wojewoda mówi, że zgłosiło się do niego blisko 400 osób. Dane tych osób wysłał do szpitala, ale czekając w nieskończoność, te osoby postanowiły znaleźć inne miejsce do pracy. Ratusz przekonuje w odpowiedzi, że rekrutacja personelu przyspieszyła w tym tygodniu. W tym tygodniu udało nam się podpisać prawie 50 umów. 50 na tle blisko 400, o których mówi wojewoda, to niewielki ułamek. Między ratuszem a wojewodą dominuje atmosfera silnych oskarżeń. Ratusz jest przekonany, że radzi sobie dobrze. Innego zdania jest wojewoda. Pusty, no, można powiedzieć, w każdym razie w znacznej swojej części, ponad 2/3, w 2/3 pusty szpital na Ursynowie jest jakąś porażką. Minister zdrowia postanowił przerwać łańcuch oskarżeń i do szpitala w Warszawie oddelegował swojego pełnomocnika. To dr Ewa Więckowska, która była związana ze szpitalem w Solcu. To właśnie w skład spółki Szpital Solec wchodzi Szpital Południowy. Dla mnie w tej chwili priorytetem jest uspokojenie sytuacji w szpitalu i jak najszybciej utworzenie kolejnych miejsc, na których będzie można leczyć pacjentów. Doktor Ewa Więckowska już wcześniej pracowała przy przygotowaniu Szpitala Południowego. Jej kandydaturze sprzeciwia się warszawski ratusz. Oskarża ją o błędy i niedopełnienie obowiązków. Doktor Ewa Więckowska odpowiada, że zarzuty ratusza nie mają żadnego oparcia w faktach.